Nie obchodzi, że pan się zastanawia. To jeszcze zapytam o jeszcze jedną rzecz. Wie pan? Zadziwia mnie pan, panie Wojciechu. To dobrze. Zadziwia mnie pan, bo myślałem, że mimo, że jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w tego samego Boga, jesteśmy w stanie znaleźć jakąś płaszczyznę porozumienia, bo chyba obu nam chodzi o to samo. Proszę pana, Bin Laden też wierzy w tego samego Boga, co my. Czy to jest porównanie ze mną, czy nie. Z kimś innym? Także wiara w tego samego Boga nie musi nieść z sobą porozumienia właściwie w żadnej sprawie. No, Anglikanie zrobili, jeśli nie mylę wyznania, kobietę biskupem i w dodatku ona jest lesbijką. To nie o to chodzi, tylko my jesteśmy, wie pan, obaj katolikami, przynajmniej za takich się uważamy. I skoro jesteśmy w kościele katolickim, to zastanawiam się, czy między mną a panem istnieje jakaś płaszczyzna porozumienia. No, to niech się pan zastanowi. Ale ja pana pytam, bo sam szukam odpowiedzi na to pytanie. Pan nie pyta, pan powiedział, że się pan zastanawia. Jeżeli pan będzie teraz udzielał mi korepetycji z tego, jak mam formułować pytania, albo na przykład z gramatyki języka polskiego, to jestem za to wdzięczny. Natomiast gdyby pan był uprzejmy nie bawić się w słówka i spróbować zmierzyć się z prostym pytaniem. Czy myśli pan, że między mną a panem istnieje płaszczyzna, w której moglibyśmy się dogadać, w której moglibyśmy razem próbować zrobić coś dobrego, zamiast tak jak przez ostatnich 15 minut szarpać się za słowo? Proszę pana, być może tak, ale oglądając pańską działalność sporadycznie tutaj w TV Religia, ja nie mam ochoty na to. Czytając czasami pańskie teksty antykościelne w Newsweeku, też nie mam na to ochoty, no bo facet występuje jako katolik, a jednocześnie dystansuje się od własnego kościoła. Czy w pana kościele jest ktoś poza Wojciechem Cejrowskim? Tak. Kto jeszcze? No proszę pana, po nazwisku mam mówić największy kościół na kuli ziemskiej, rzymskokatolicki z papieżem Benedyktem na czele. Korci mnie, żeby o to zapytać już od dość dawna. Czy pan lubi ludzi? Zależy których. Wielu nie lubię i unikam wtedy kontaktu, żeby nie mieć okazji do grzechu, no bo zawsze po człowieku widać, że nie lubi tego drugiego. To lepiej, żeby go omijał szerokim kołem. Z drugiej strony, gdyby ukrył to, co czuje, no to w pewnym sensie kłamie, jest fałszywy wobec bliźniego, więc najlepiej, jak się kogoś nie lubi, no to unikać kontaktu na wszelkie możliwe sposoby. Więc tak są takie osoby, za którymi nie przepadam, to się staram nie spotykać. A jak spotkamy się niebawem w kościele, nie sądzę, w jednej ławce, podamy sobie znak pokoju, a później razem pójdziemy do komunii, to co? To jak to będzie? Zniesie to pan jakoś? Proszę pana, nie wybieram się do tego samego kościoła z panem, bo nie przepadam za panem, więc będę. Ale wie pan, będę wie pan, unikał takiej ja okazji, kiedyś zarzekałem się, że mając konflikt z Janem Pospieszalskim, że się nigdy więcej z nim nie zobaczę, a odwracając się w czasie mszy na znak pokoju, trafiłem na rękę kolegi Jana, więc to naprawdę opatrzność różnie. No tak, no, to wtedy będę się musiał z tym zmierzyć. Czy panu jest łatwo żyć w tym kościele takim, jaki on wygląda, w tym świecie takim, jakim on wygląda? Pan się chyba musi w tym wszystkim jakoś też strasznie męczyć. No to fałszywa teza. Doskonale mi jest na świecie, a jak gdzieś mi się nie podoba, no to przecież się mogę przesunąć w inne miejsce. Nie ma przymusu siedzenia tam, gdzie nas kuje w tyłek. Co by pan miał chcieć? W związku z tym nie męczę się. Co? Jakoś to radośnie do życia podchodzę. Co by pan chciał teraz mieć się trochę napisane, męczę, nie pan tą poduszką tak, za miękko. Co by pan chciał mieć napisane na grobku? Kowboj, rycerz prawdy, jedyny sprawiedliwy? A nic, proszę pana. Wolałbym, żeby nic nie było napisane, bo ci, którzy mają znaleźć mój grób, czyli najbliżsi, to trafią bez napisu, a inni, jak ktoś zapali na anonimowym grobie świeczkę, to będzie fajnie, a jakby miał przyjść na przykład dla tego pana z telewizji w Alei Zasłużonych, to już jest... To już mnie niepotrzebne, nie? To wolę, żeby się w domu pomodlił, jeśli rzeczywiście przyjdę mu na myśl. Pomodlę się za pana jeszcze za życia. Bardzo będę wdzięczny za każdy akt modlitwy. Dziękuję. Proszę.